Mam. Wreszcie. Jest. Pięknie wziął. Mam. Ładnie walnęło. Takie energiczne. Ale się nic nie zacięło. Siema, siema, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj łowimy na metodę oraz na klasyczny feeder. A łowimy w dość nietypowym miejscu, czyli na małej rzece, na takiej mini główce. Na metodę oczywiście dynamik, a na klasyczny feeder standardowo glina i zanęta Wonder Black. Lecimy! Jeszcze raz z tej pięknej, malutkiej rzeki. Lewa wędka. To jest lewa wędka. Niemożliwe. Prawa wędka. Klasyczny feeder. Tutaj niedaleko, gdzie jest mały prąd. A lewa wędka metoda. Tak, dobrze słyszycie? O, czekajcie, bo za bardzo. Lewa wędka to jest metoda. Tu bardziej po skosie. Rzucam dwie wędki. I zaraz opowiem, po co, na co i dlaczego tu jestem. Oczywiście, żeby łowić ryby. Ale jakie, jaki jest plan, zaraz się dowiecie. Najpierw rzucę, a później będziemy tłumaczyć. Na klasyczny feeder założymy najpierw stare już pomału kończące się robaki, a założymy dwa. Przypon na razie mam 50 cm, ale prawdopodobnie na pewno go przedłużę. Na razie nie przedłużam. Tutaj mam rozrobioną już zanętę. Tu jest gdzieś 30% tylko zanęty. Większość to jest glina. O, większość to jest glina. Będę tu wrzucał tutaj niedaleko. Muszę jeszcze na te drzewo. Dobra, powiedzmy, że na te drzewo. I teraz prawa wędeczka rzucona na klasyczka, na dwa białe robaki z gliną. I 20% zanęty. I to sobie niech tutaj pracuje. Koszyk 20-gramowy. Utrzymuje się idealnie, bo tutaj mówię, prąd zwalnia, a główny nurt leci lewą stroną. I zobaczymy, czy coś tu weźmie na robaki. A teraz jedziemy z lewą wędką. Lewa wędka to metoda. Założymy na początku skunksa, ale nie wiem, czy dużego. Ostatnio właśnie miałem tutaj brania na metodę na dużego skunksa. Później zmieniłem na małego. Myślę, że do tego haka ten duży będzie za duży, więc jednak nie założę dużego. Powiem wam, że są trochę inne warunki niż myślałem. O, założymy mini skunksa. Bo trochę się tu pozmieniało od ostatniej mojej wizyty i to mnie trochę martwi. Ale zaraz wam wszystko dokładnie opowiem, o co mi chodzi. Coś mi tu się bujało, nie wiem, czy nie wędka, ale chyba nie, bo to by było za szybko. Nie wiem, czy już pelek będzie ready. O, powinien być, ale niekoniecznie. O. Dobra. Oj, trochę jakoś tu mi zawiewa. Nie wiało przed chwilą. Może jakiś mały podmuch. A ta lewa wędka idzie trochę w lewą stronę, bardziej w nur. Wędki mamy rzucone. Co tu się stało? Mamy pomału wiosnę. Możemy to jeszcze zaliczyć do zimowych kleni, ale w sumie klenie. Głównie jestem po klenie, ale może jak coś jeszcze się trafi, to będę zadowolony. Bo wiadomo, latem klenie praktycznie na całej długości rzeki, wszędzie tam, nie wiem, czy mnie przeskoczył, wszędzie tam, gdzie roślinność, wszędzie tam, gdzie z drzewa jakieś muszki czy coś, spadają jakieś rzeczy, to wszędzie tam można spotkać klenia. Latem jest to łatwiejsze, prościejsze, czy na przepływankę, a zimową porą klenie głównie gdzieś gromadzą się w dołkach. Oczywiście wychodzą, jak mają swój moment, bo znajomy był, złowił trzy klenie na przepływankę, choć się namęczył, ale wychodziły, niechętnie, ale wychodziły. Więc te klenie, nie wiem, czy do brania, bo mi przeskakuje ten podajnik, a zobaczymy zresztą. No, więc te klenie, mówię, wychodziły. A gdzie właśnie szukać teraz tych kleni? No, byłem na zwiad tydzień temu. I powiem wam, że miałem właśnie brania wcześniej, ale był duży uciąg i niestety nic mi to nie dało, bo 50-gramowy koszyk troszkę bujało. I jak tu doszedłem, dopiero znalazłem taki wolniejszy nurt, więc tutaj zdecydowałem, że przyjdę już tak na godzinkę, dwie, bo miałem tu jakieś brania. Ale dzisiaj pogoda fajna, bo się zrobiło wreszcie ciepło, ale to może nam pokrzyżować plany, ponieważ woda jest
przezroczysta w tym momencie. Czyli słońce świeci i naprawdę widać wszędzie dno. A jak widać, no to te klenie strasznie są, strasznie uważne. Jest ciężko z takimi kleniami coś skórać. Naprawdę trzeba być bardzo cichutko, bardzo cicho chodzić. Fakt, że dzisiaj siedzę, no to dzisiaj nie będę chodził, ale przeważnie jak się idzie, to trzeba bardzo cicho podchodzić i one są też leniwe. Jak to słońce wychodzi, to one stają się jakieś takie ospałe z moich obserwacji. A dzisiaj właśnie jest to słońce, plus jeszcze poziom wody spadł, jak tu widać. Ostatnio byłem, woda była dotąd, więc kurczę, taki metr do przodu ta woda spadła i pewnie też to ma wpływ, będzie miało wpływ na brania. Ale mówię, zobaczymy, troszkę podnęcimy, troszkę posypiemy i zobaczymy, czy nam coś tutaj pokaże. Ale właśnie miałem branie na metodę. Cholercia, bardzo ładne. I to na metodę. No, powiem wam, że ładnie walnęło. Takie energiczne. Ale się nic nie zacięło. Dumbelsika. No, no, no. Niesamowite. A robaczki stoją na razie. Dobra, coś tam żyje, coś tam jest. Czekamy. To jest dobry znak, ale nie zapeszam. Ostatnio też tak brało. Nie mogłem zaciąć, więc na razie nie zapeszam. My tą metodę, co było branie. Coś tam, kurczę, uderzyło fajnie. Nie za mocne te branie, znaczy takie mocne puknięcie, fajnie takie walnięcie. Może jak zwykle spałem, to gdzieś, kurde, nie zrobiłem reakcji. A to niedobrze. Ale dobra, przerzucimy. Dołożymy mu jeszcze robaków, ale tym razem pineczek. No. No. Chodźcie, to pinki czerwone. Damy ze dwie jeszcze pinki czerwone do tych białych. Zrobimy taką ładną kanapeczkę na jakąś dobrą rybę. O, elegancko. I rzucimy trochę dalej. I powiem wam, po konsultacji z pewną osobą zmieniłem przypon z 50 cm na metr. Proszę się nie śmiać, ja na rzeki nie chodzę. Aż tak, w sumie pierwszy rok, gdzie na rzeki chodzę z klasykiem i z metodą. Nie planuję często tu bywać, ale niby mam zmienić przypon na metrowy. Ponoć mają być lepsze te efekty. No zobaczymy, bo na klasykę na razie nic, ani brania. A na metodę miałem 3 walnięcia, prawdopodobnie klenia. Tylko to takie walnięcie, że niestety nie idzie tego zaciąć. Więc bardzo liczę tutaj na klasyka. Dlatego z klasykiem przesunąłem się troszeczkę dalej niż z metodą. Założyłem 2 białe i teraz czekam z dłuższym przyponem. No zobaczymy. Jestem ciekawy efektu, bo przydałaby się chociaż jakaś ryba. Piękne branie na metodę. Zaciąłem, czułem małą rybę, ale spadła razem z dumbbellsem. Aha, ale to ładne branie było. Ładne. No dobra, coś tam się dzieje. Coś tam pływa. Coś tam się próbuje przebić. Na moją metodę, na klasyka nic, ale na klasyka już mam taki piękny, cudowny plan, że to musi wypalić. Dobra, metoda rzuca. Rzucamy sobie metodę, żeby metoda sobie już tam leżała. Dobra. A na klasyka tylko muszę znaleźć, powiem wam. Dobrze, że wziąłem. Poświęcę moją kanapkę na dzisiaj i założymy kawałki chleba na haczyk. A haczyk mam 12. Lecimy. Kanapka jest z czekoladą, więc myślę, że zagustują w czekoladzie też. Mówią, kombinuj. Więc sobie poświęcę sobie. Wezmę sobie skórkę. Mam nadzieję, że nie uwalona od czekolady. No jak będzie trochę nuteli, to się nic nie stanie. Powiem wam, nadzieję sobie skórkę. O. I spróbujemy na chleb z gruntu. Teraz mi coś tak powiem wam olśniło. Sobie łowię, mówię, a może na chleb z gruntu? No ależ wpadł na pomysł. I on dopiero teraz na to wpadł, nie? A jak nam spadnie chleb, to ja sobie nabiję kawałek chleba. Bo to długo nie wytrzyma. Skoro sokle nie, to muszą brać na chleb. Muszą. Na chleb dziady też nie chcą. Po tym braniu na metodę, gdzie go miałem praktycznie podhaczonego. Od tego czasu nic się nie dzieje. Pewnie spłoszyło to trochę te ryby.
I znamy tutaj mega kanapeczkę. 5 bielutkich. O, ładnie to rozciągniemy. O, i zobaczymy na coś takiego. Robaki do zanęty, pineczki. Takie trzeba już zużyć. I rzucimy na to. O, i poczekamy na jakiegoś wieloryba, który pewnie gdzieś tam siedzi. Ciężko tu tak o oklęciach płonie. Ciężko, nie tak proste, jakby się wydawało. Dobra, zmienimy na Haribo. Zmienimy na żółty, bo na ten skunks na razie cisza. Od tamtego momentu, co miałem te branie, co poczułem rybę, to niestety nic się nie dzieje. Boję się, że niestety, ale ta ryba się spłoszyła. Na klasyka dzisiaj kompletnie nic, jak to nie klasyk. Zobaczymy. Może coś żółty kolor pobudzi trochę. Może tam tamtym się już trochę zrazili. A żółty kolor teraz da poparcie. Ale że klasyk nic, ani na chlebka, ani na herbaczki. No zawiodzi, zawodzi mnie klasyczek. Dzisiaj klasyczek to mnie mocno zawodzi. Jestem zawiedziony moim klasyczkiem. No nie, no taki świetny klasyk i tak mnie zawieść. No nie, no musicie się, na klasyk musi się dzisiaj jeszcze naprawić. To nie może tak być. Żeby klasyk nawet brania nie miał. To już metoda miała. No to ja nie wiem. No to ja już nie wiem, o co tu chodzi. O co tu kama. Powiem wam, że chyba nie rozgryzę tych dziadów. Coś teraz miałem jakby puknięcie na klasyka. Ale też kurczę, nie wiem dokładnie. No takie walnięcie było ładne. Ale to takie znowu niepewne. Na metodę już się uspokoiło. Od godziny praktycznie bez brania. Gdzieś tam spław klenia z lewej strony widziałem. Był sobie. A tutaj niestety nic kompletnie już. Słońce zachodzi. Godzina zaraz pół do szóstej. Zimno się robi, coraz zimniej, coraz ciemniej. No ale niestety efektów mojego łowienia nie widać. No ale tak to jest z rzekami, że rzeki rządzą się swoimi prawami. Dzisiaj możecie złowić kilkanaście ryb, jutro przyjdziecie i tych ryb nie będzie. No ale pół godziny, ale nie wróżę tu sukcesu, jak to ja. Już pesymistycznie do tego podchodzę. Jakaś przygoda fajna była, ale no jakieś chimeryczne są te klenie jeszcze. Mam! Wreszcie jest, pięknie wziął. Mam piękny mały klenik. No, wreszcie. Chodź tu do pancia. O! O, coś mi tu się pomotało. Trochę pomotałem, ale zaraz to ogarniemy. Tyle czekania, jeju, tyle czekania. Jest piękny. Chodź tu. Nie jest duży, ale. Tyle czekania na tego gościa. No nie wytrzymię. Tak długo na ciebie czekałem. Tak długo czekania. Piękny klenik. Nieduży, gdzieś 16, 20, 25 na metodę. Ładny. Ale piękne branie. Zmieniłem trochę odległość i od razu poskutkowało. Siema majster, piękny. No, warto było czekać. Warto było czekać. Siedziałem chyba 2,5 godziny, jakieś spuknięcia, ale pięknie uderzył. No gościu, dzięki. Zrobiłeś mi dzień. A teraz ja ci zrobię, wypuszczę cię trochę dalej. Chodź mój kleniczku, chodź. Leć. No, doczekałem się. Kurde, 2,5 godziny czekania. Smyrnięcie na metodę, cały czas takie delikatne. Przed chwilą miałem branie na klasyka, na robaki. Zjadłem mi robaki. Już mówiłem, już się poddałem, już znowu nie było energii, ale wróciła. Moc, energia, tego ostatniego nie powiem, sobie dopowiedzcie. A idę jeszcze rzucić metodą, chociaż tam zamieszanie poszło, ale idziemy. Ale się cieszę, ale radość, mały klenik. Łowiłem większe na chleb, ale na metodę jeszcze nigdy. A, widać tą energię. Przerzuciłem trochę dalej, bliżej tego drzewa. Może one tam bliżej tego siedzą. O, pięknie. Ale piękne branie klenika, piękne, naprawdę. Szkoda, że nie nagrałem, bo nic się nie działo, nie nagrywałem brania. Były takie pojedyncze, tu.
Na klasyka miałem przed chwilą branie, ale takie bardzo mocne. No i teraz właśnie rzuciłem metodą i raptownie zaatakował. Piękne branie takie, już do zacięcia. Klenik nieduży, bo to kleniczek. Ale ja się cieszę. Ja się cieszę, bo to moje drugie podejście na te klenie, na grunt i ja jestem zadowolony. Jakieś brania były, jakieś puknięcia były, coś tam się działo. Ja jestem bardzo zadowolony. I to jeszcze w takich warunkach, zimą, można powiedzieć zimą, bo to w nocy minus 4, nie? Teraz kilka dni, więc dla mnie to jest i tak świetnie, świetnie, świetnie. Już robi się ciemno za tych drzew, to ciemno, ciemno. Tak jeszcze było wcześniej jasno, cieplutko, ale już teraz nawet ręce mi marzną, więc zaraz trzeba się zbierać. Ale jest jeden klenik, a jestem zadowolony, nawet nie wiecie jak to jest. Uf. Malutki, bo malutki, ale naprawdę wysiedziany. Wiadomo, na chleb czy na coś pewnie by złowił więcej. Ale w sumie nie powiedziane, ale ten klenik na metodę to już w ogóle. Jest tu więcej kleni, tylko że mówię, one teraz takie jeszcze mało aktywne, nie wychodzą tak. Chociaż tu widziałem, zbierał z lewej strony. Nieduże klenie zbierały, ale jeszcze tak, to nie jest to, nie jest to, nie jest to. Tym bardziej, że mówię, 3-4 noce teraz na minus. Minus 4-4-4 chyba było. Dopiero dzisiejsza noc już będzie na plusie. Więc to też znowu ta pogoda taka rozwichorowana i myślę, że to też duży ma wpływ. Kolejny wpływ, jak pokazywałem Wam, niski poziom wody. Kolejny wpływ było słońce, więc te klenie według mnie w słońcu to już w ogóle są mniej takie ochocze do ataku, bo wszystko widzą. Więc dużo czynników na nie, ale ten jeden kleń, mały, no bo nie był to duży, ale piękna ryba, ja jestem zadowolony. Czas goni, robi się coraz zimniej, więc ja już pomalutku uciekam, wędki jeszcze w wodzie. Przerzuciłem jeszcze po razie, niech sobie poleżę akurat. Majdan pozbieram, dużo tego nie mam, więc fotela nie ma, kuzo, tak, więc wiecie. No i co, w skrócie, na początku kilka brań na metodę, ale takich kompletnie nie do zacięcia. Później branie na klasyka było. No i długo nic, aż w pewnym momencie ten kleń i branie na metodę. Piękne branie, to już było normalne do zacięcia, więc zrobił mi dzień ten kleń. Nieduży, ale zrobił mi dzień. Naprawdę chciałem złowić na rzece jakąś rybę na metodę albo na klasyka, ale bardziej wiadomo na metodę. Branie było na skunksa, więc tak jak się spodziewałem, skunks na zimną wodę robi robotę. O, lis biega. A nie pokażę Wam, nie zobaczycie. Ale lis tam biega, właśnie go patrzę na niego. O, fajny. Jakbym miał jakiś aparat, to bym Wam pokazał, ale niestety GoPro nie zobaczycie. No i co, do następnego. Ja lecę teraz na weekend. A gdzie? A jeszcze do przemyślenia sprawa. Zostawcie co trzeba. Łapkę, suba, co tam chcecie. Pozdro!